Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed 2 i postanowiliśmy teraz sobie pozdobywać strony z kodeksu, wszystkie jakie są tutaj w okolicy. Myślę, że to będzie całkiem niezła zabawa. Tak, tutaj właśnie w tej okolicy już jeden zdobyliśmy. Co ciekawe, strażnicy stoją dalej w swoim miejscu, to znaczy przyszli nowi oczywiście po tym jak pozbyliśmy się poprzednich. A co to L? Co to jest L? A, to Leonardo, okej. Okay. No i dobrze. Tak właśnie powinno mi być zaznaczone. I lecimy dalej po prostu. Zobaczymy jak nam będzie szło, co tam u was słychać. O, jakiś subik wpadł. Nie wiem, mówię, nie mogę się pozbyć tego dźwięku, nawet jeżeli jest on wyłączony w OBS-ie. To mimo, że się nie pojawia animacja, to jednak pozostaje dźwięk, ale mi on tam nie przeszkadza, mam nadzieję, że wam też przynajmniej wiecie, że coś się dzieje. Tutaj będzie gdzieś afisz, to od razu byśmy sobie może go zdjęli. No ja tak jak mówię, mam urlop. Miałem tam mały problem do uporania się, niestety nie wszystko może być tak, jakbyśmy tego chcieli. I była akcja, opcja, że może nawet nie będę miał czasu, żeby nagrywać wszystkie odcinki takie, jakie były planowane. Cały czas czekamy na rozpoczęcie Fallouta 2 w dodatku, rozszerzonego oczywiście, z contentem dodatkowym, który został normalnie z gry wycięty, a my chcemy sobie go przywrócić. Ale wszystko wygląda na to, że będę miał czas znowu i na spokojnie może od przyszłego tygodnia byśmy wrócili do 4 odcinków od poniedziałku do piątku, tak jak było wcześniej. Tak jak mówię, mi nagrywanie gierek sprawia ogromną przyjemność. Aczkolwiek wiecie jak to jest, nie? No są jednak sprawy ważniejsze. No i nie śpieszę się, zgadliście. Sobie pogadać. No i po prostu nie zawsze będzie opcja nagrywania aż tyle, ile bym chciał, ale minimum jeden odcinek dziennie jakiś chciałbym, żeby na pewno w najgorszych wypadkach wpadał na kanał, bo mi się to podoba, robienie tego. Przede wszystkim uwielbiam gry wideo. Ale tak jak mówię, no od razu, no ja też jestem człowiekiem, nikt mi za to nie płaci i po prostu, no nawet czasami może być widać po mnie gdzieś tam na kamerce, że nie jestem w najlepszej formie, powiedzmy tak, ale to no po prostu życie, nie? Zwyczajnie życie. Czasami tak jest i chuj. Po prostu, nie? Ale no staram się, żeby to było fajne, żebyście miło spędzali czas, mam nadzieję, że tak właśnie jest. Tak właśnie patrzę. Ty masz, kurde, dwóch dzidówników jest, czy mi się wydaje? Myślę, że to będzie dobra opcja, żeby właśnie sobie zeskoczyć na skurwiela. Nie na ciebie, na ciebie. No spróbujmy. Obu naraz? A no tak, bo ja miałem przecież. To jednak nie był dzidownik. To dobrze. Młotnik. Młotkowiec. Okej. Ten jakiś lepiej uzbrojony, nie? Podoba mi się jak tutaj tłum w dwójce reaguje na walkę. Nie to co w jedynce, że oni tak panikowali, strasznie uciekali. Ty ludzie przychodzą sobie popatrzeć. I ja też o tym wspominałem podczas nagrywania jedynki, że właśnie tak by raczej było. Ale jakby było naprawdę, to nie wiem, no na pewno nie wszyscy by stali i sobie patrzeli, nie?
Zresztą ktoś by pobiegł po straży, coś tam, nie? Okej, druga strona z kodeksu. Peace is but a noble word. What's this? Holy Father, protect us. Why are the guard not doing anything? Także jak zdarzy się taki odcinek, na którym może ja tam jestem w słabszej formie trochę czy coś, no to dlatego, że koniecznie chciałem dla was nagrać tą gierkę, bo nagrywam dla was gry przecież przede wszystkim, po to przychodzicie popatrzeć na gierkę, nie? Przeżyć ją wspólnie z kimś, ale ja mówię, no jak nagrywam, jak wchodzi 20 odcinków tygodniowo, to jest opcja, że ja będę jakiś taki, wiecie, akurat czasami, może nie w najlepszej formie, no i tyle, to po prostu chciałem powiedzieć. Nikt mnie, żebyście mnie nie łapali za wszystko, kurde, co ja robię i mówię, bo nie mówię, że gdybym nagrywał mniej, to by było lepiej. Ale po prostu częstotliwość odcinków może powodować dodatkowo to, że właśnie nie będę tutaj wymiataczem totalnym w te gry, nie? Życie, okej. Dobra, raz, dwa, trzy jeszcze, tak? Tu po drodze afisze ściągniemy. Na razie afisze, później zobaczymy, co tam jeszcze można zrobić, żeby sobie polepszyć sytuację. Sorry. Tu mam niedaleko właśnie, ale tak. Oczywiście wiem, że są ludzie, którzy się nie przejmują moimi wpadkami i tam zmęczoną twarzą czy brzydkim ryjem, nie? Ale tylko mówię, no wiem, że są tacy, którzy z jakiegoś powodu mają czasami jakieś pretensje do mnie. Zdarzyło się, bardzo rzadko, ale zdarzyło się. Spierdalaj. Tak czy siak, Assassin 2, zajebista gierka. Mega hiper. Milcz. Kurwa. Tak, i właśnie też, tak jak gadaliśmy z Demonikanem, te chociażby dźwięk, odgłos kafelek, nie? Znaczy płytek, kurde, dachowych, jak on biegnie. Ja od zawsze uważałem, że diabeł tkwi w szczegółach i naprawdę najmniejsze detale potrafią przesądzić o tym, że gra, czy cokolwiek, wszystko, co zostało stworzone przez kogoś, najmniejsze detale bardzo dużo dają, bo one podświadomie nawet dają czasami poczucie tego, że ktoś się przyłożył. Może ci się na przykład nie podobać, możesz nie rozumieć czegoś, może nie być w twoim typie, nie? Ale takie małe detale potrafią pokazać, że tobie, że ten, kto tworzył to coś, co mimo, że tam mówię, nie jest w twoim guście, przyłożył się, nie? Albo przynajmniej stara się czasami przyłożyć i tam zostawia jakieś takie smaczki, nie? A to jest automatyczny szacunek. Przynajmniej moim zdaniem powinien być wśród ludzi, którzy sami wiedzą, jak to jest coś tworzyć. Cokolwiek. Naprawdę. Także, no powolutku sobie idziemy. Wiecie, mi się tam nie śpieszy. Mam nadzieję, że wam też. Trochę sobie pogadamy. Czasami się powtarzam, ale kurde, nie wiem, nie będę wam książek opowiadał chyba, nie? Już mogę opowiedzieć, ale... No, no.
Panie! Dobra, chciałbym tak samo to zrobić jak ostatnim razem. Nie wiem, czy mi się uda. Ale bardzo bym chciał. Tu coś nie mogę znaleźć, kurde. O. No, ale za wysoko chyba. Stamtąd się spróbuję zaskoczyć. Może stąd da radę. Trochę wysoko, nie? Ale chuj. Za wysoko chyba. Nie z tej mańki. Są młotkarze i typ. Tam. Tam poszedł, kurwa, topornik. Jakbyśmy to szybko załatwili, to by było dobrze. Dobra, może się nawet uda właśnie, kurde, dobra. Bez tych dodatkowych skurczybyków, nie? To już trzy strony kodeksu. Wiecie co, ja stąd spadam chyba. Bo boję się, że oni mnie czapną. O, dobra, dali lekarstwo, spadamy. No i jeszcze dwie. I potem do Leonardo ciśniemy od razu. Zobaczymy, co on tam nam, kurde, zrobi z tymi wszystkimi pięknie stronami kodeksu. No tak została zorganizowana po prostu rozgrywka w tej grze, że wszystko jest przyjemne, wszystko chce się robić. Moim zdaniem. Impressive move. Jakbyśmy to właśnie tak załatwiali, to by było najlepiej. Do tego na górze będę musiał chyba załatwić najpierw. Tu ich trochę więcej chyba chodzi. Kurde, przeżył. Dobra, niech wejdzie. Nie wiem, czy doskoczy. Tego drugiego, nie? Nie doskoczy chyba, nie? Kurde. To, aha, bo to musiałoby być zaskoczenie. Może właśnie ja jestem za blisko jednak. Bo jest cios. A może tak? O. Teraz mi pokazuje zabójstwo. No niech oni sobie pójdą.
Czemu nie biegniesz? Nie da się tu biegać? O kurwa. Hello, folks. You're late for the warm part. Co ja kurde zrobiłem? Zamieniłem broń niechcący. Dobra, to jest moja broń. Cicho. Nie widzę na radarze wroga. I ostatnio tutaj we Florencji na to wygląda. Rozkminiam, gdzie ten afisz jest, o. Pewnie na górze, nie? Why? Never mind. I don't want to know. Nie, nie widzę. What's he up to? A, to jest z drugiej strony budynku. Trochę mi myli cały czas, wam przyznam. Ta minimapa, bo tak jakoś bardziej jestem przyzwyczajony, że jasne to będzie droga, a ciemne to będzie budynek, a tu jest na odwrót. No, aż mnie kurde ciekawość zżera. Co tam kurde Leonardo nam odkryje dzięki tym wszystkim kartom? Please accept my apology.
Why would anyone carry on like that? Must be a drunken wage or something. Get him! Please, God, let me live! Please, God, let me live! Dobra, łatwiutko. Wszystkie strony. A nie będę ich, czasami będę... no. Mają po 3 zeta czasami, no to bez jaj, nie? Właśnie dlatego nie będę ich chyba wszystkich przeszukiwał, bo nie ma czasu. Zaraz przylezą właśnie następni, oni też mają niewiele, nie? Piątaka, tylko ewentualnie lekarstwo w sumie dobra opcja. Jak dają. Dobra, lecimy do Leonardo. Bring me your sick and wounded. You will not get me a Sardino back. Daj, idź pan w chuj. Tu lepsze rzeczy się dzieją. Leonardo. Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha, you found another one. How exciting. Is this an inverted Caesar shift? If I just substitute these letters here, got it. Wszystkie 5 odszyfrował, ale co, nie powie mi, co się ten, co dodało? Zyskuje 7 kwadrat zdrowia. I coś jeszcze? Wszystko? Za te wszystkie strony kodeksu, tylko kurde, 1 kwadrat zdrowia dostałem? No w sumie zdobycie ich nie było jakoś zabójczo trudne.
chuj wi. Sorry. Może o to chodziło, może miało tak być. Dobra. To co? No już koniec zaraz w sumie. Może jedno zlecenie. Zabójstwa i potem chyba... Co ja tu mam jeszcze? Do kowala można... Chociaż ja miałem 5000. Do willi pewnie. Albo po prostu misję dalej robić. Główny wątek. A, bo tu się jeszcze kryjówka templariuszy pojawiła do obcykania. To sobie też zrobimy. Ogólnie mega gierka. Przy okazji granie na padzie też mi dużo daje, bo przypominają mi się od razu stare dobre czasy właśnie grania na padzie. Lubię myszkę, klawiaturę, ale na padzie też uwielbiam grać. Tak się czuję bardziej jak gracz, kiedy gram na padzie, nie? Jak taki, kurde, właśnie stary wyjadacz w gierki. No jest wygodnie, zajebiście, mega. Trochę się zagadałem, nie? Zagalopowałem się. Tam jest ten ptasznik. I tu chyba o to chodzi. Spisek wymierzony w linię zaopatrzenia Florence, zlikwiduj go, zrobiąc kupca na targowisku w dzielnicy San Marco Lorenzo. Pokaż. Gdzieś. Wow, wow. Gdzieś tu, te. Nie po drodze, kurka, no. Truly.
No tak, rozumiem, że najpierw musimy go znaleźć, nie? Tam jest straż na czerwono. A gdzie ten kupiec? Tam jest ktoś? To chyba też straż. Może tu nie wlazłem. Do środka tak trochę bardziej. Kto to jest? To jest strażnik, kurde. Okej. Okay. Zastanawiam się. Dobra, nieważne. Zastanawiam się po prostu. Dlaczego? Dlaczego go rozkminiłem? Czy dlatego, że usiadłem na ławce? Wiecie, o co chodzi, nie? Czy akurat się napotoczył w końcu? Tak czy siak, zobaczymy się w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zajrzyjcie do innych materiałów na kanale. I do zobaczenia już wkrótce. Na razie.